Cześć wszystkim z tej strony, Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Vampyra. Słuchajcie, znalazłam pewną wskazóweczkę, więc ja bym coś chciała zobaczyć na szybciora. Mianowicie chciałabym wejść do Edgara Swansea, bo tak, wydaje mi się, że coś tutaj jest, w sensie nie wiem, czy to jest a propos przedmiotu, czy by było za pomocą dialogu, cholera wie, ale wydaje mi się, że mogłabym z nim w jakąś interakcję wejść teraz. Aha, to mówi to samo, tak? Nie, to kiepsko. Wiecie co, bo ja znalazłam podpowiedź jakąś, że u niego by był jakiś dokument właśnie dotyczący tego doktora Ackroyda. Ackroyda? Cholera wie. Nieważne, w każdym razie skoro nie mogę jej znaleźć, to już trudno, cholera jasna. Chrzanić to i w ogóle. I tak, ogólnie też poza odcinkiem, jak widzicie, poleczyłam wszystkich w szpitalu Pembroke, w Whitechapel jeszcze na nas czekają. W dokach nikt nie zachorował, dobrze. To jeszcze będzie trzeba się później przejść do Whitechapel, ale to właśnie później. Póki co idziemy zgodnie z fabułą główną jeszcze. Tak więc ja sobie przejdę przez moje tutaj, przez mój gabinet. Czy tutaj się w ogóle odnawia coś dla mnie do zebrania, do znalezienia? Nie mam zielonego pojęcia. To jest dopiero pytanie dobre. A, cholera wie. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, ja chyba poszukam właśnie, gdzie będzie ta podpowiedź dla tego doktora, bo ja... Wiecie co? Ja poza odcinkiem tak, kurczę, biegałam, szukałam tego diabelstwa, nie mogę znaleźć. No, po prostu nie mogę znaleźć. I tyle. Gdzie ja mam iść? W tę stronę jakoś? Czekaj, a, dobra, bo w ogóle poszłam nie w tę stronę. Okej, okay. Szpital Pembroke. Poszłam nie w tę stronę w ogóle. Co powinnam była iść? No tutaj ktoś jest? Ktoś coś? No nikogo mi nie wykrywa mój zmysł wampirzy. Co tutaj jest? Czy ja tu byłam? Nie wiem. Hello? Dzień dobry. A wiem! Tutaj był ten... Tutaj byli ci, co obserwowali Telmę. Dobra. To nieważne. To nieważne, tak. To nie, to wychodzimy stąd. Aha, dobra. Już wiem, spokojnie. Idziemy tędy wobec tego. Skoro to tam mi pokazuje, że powinnam się udać. A, w ogóle mamy Rakesha. A nie, z Rakeshem to ja patrzyłam, co on ma na sprzedaż. On nie ma żadnego fajniejszego uchwytu. Black Wolf Fauborg. Szczury. Nie potrzebuję was. W ogóle ja tak troszeczkę sama się rozbawiłam, bo obrabiałam swój film, co nie? I zobaczyłam, że w pewnym momencie miałam takie szczur! Jak tylko zobaczyłam właśnie rzeczonego szczura i się rozbawiłam trochę sama. Dobra, idziemy tędy w takim razie, bo to właśnie tutaj nas prowadziła ta postać tajemnicza. O, proszę. Przygotowane, można powiedzieć, pod naszą wizytę, tak? Żeby nikt nam nie przeszkadzał. Trumny tutaj... No tutaj to ja chyba nic nie znajdę, wydaje mi się, ale jednak... Mój wewnętrzny perfekcjonista każe mi sprawdzić. Tutaj nabój. Czy będą tu skale? Tak mnie ciekawi. No, kurka wodna. Czyli skale też zostały tutaj. pozbyto się ich. Wciąż czuć jakąś obecność. O Jezus Maria, rozwaliłam czyjś nagrobek. Ta, no autentycznie zostało przygotowane, żeby kompletnie nikt nie przeszkadzał. No dobra, to w takim razie idziemy. Zapraszają nas. To trzeba, kurczę, się stawić. Ciu, ajajaj. Przepraszam bardzo, którędy ja mam tutaj iść, bo ja normalnie nie kojarzę, jak się tędy szło, bez kitu. Tędy, tak, mam przejść. Mhm, tędy, dobra. Tutaj. No idę spokojnie. To raczej nie tu.
zapisuje mi teraz grę i bardzo dobrze, że mi zapisuje grę, bo trochę się boję. Zapominając o przeszłości, staw czoła tajemniczemu wampirowi. No to dzień dobry. Mamy księdza. What have you done? Ja nic. What happened? Demon! Hell Scourge! Son of Perdition! Ouch! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary. Ta, to akurat pamiętałam. Is it really you? A! Jeszcze tutaj powiem, ponieważ ogólnie rzecz ujmując ktoś może nie ogarnąć, ponieważ Mary tak została wampirem, co było no, pokazane już, powiedziane praktycznie przez grę. Natomiast ja personalnie nie zauważyłam za pierwszym razem jak gram i zastanawiałam się w ogóle jak. Natomiast w pierwszej scenie, kiedy to właśnie Jonathan zabił Mary, to miał na ustach swoją własną krew i ją pocałował. Więc dostała się, można powiedzieć, jego krew do jej organizmu i ją przemieniła. Tak jakby ktoś był zdezorientowany. Me all right, precious brother. What is mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, I... What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug. A tunnel from my grave with my fingers and teeth! Mary. I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed. Reunited and complete. Living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. Wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please.
You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget, puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. Oh, so that's what I am, Doctor, mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head, one in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Tak, to będzie problematyczne. Mary! Może by tak od tego zacząć, bo widzę, że ona jest odporna na... dobra, przyda mi się. Tak, mamy tam w ogóle opcję tego kapłana. Zabicie. Generalnie. Ojoj. Dobra. Nie. To nie tak, że chciałam. Też plus bym chciała jeszcze powiedzieć, tak, że kwestia jest taka, ona się teraz wyleczy. Właśnie, gdyby nie ona, to gdybym nie ja, przepraszam, skoro ja go nie zeżarłam, że tak to ujmę, to właśnie ona skorzystała. Ała! No ty, chamie! Aj! Pyk! Dobra, może ja się odsunę odrobinkę. Otworzę. Cóż to za mocne słowa? Muszę się normalnie odsunąć, bo to mnie zrani. Aj! Ała! Gdzie? Dobra, teraz. Uf. Dobra, jeszcze przy okazji. Dawaj krew. Krew, krwik, dawaj. Dobra, ideolo. Ideolo. Dobra. Daj mi buziaka. A, jeszcze, gdybym ja wcześniej faktycznie się parała, że tak to ujmę, za zabójstwami, to ona by zabiła matkę naszej tutaj... naszego bohatera. Dobra, może się odsunę. Tak, haja, ciacha. Ajaj. Ała. Ała. Autofagia. W trybie nagłym, potrzebna. I to podwójna, cholera jasna, będzie potrzebna. Ej, no zostaw, że mnie. A, wiecie co. Co tam, po coś to mam. Nie chcę tego, koleżanko. A, to mnie rani. O, przemowy atak! God damn it! Ajaj! Nie. O Jezu! O Jezu! Autofagia? Kiss me again, sweet brother. O Jezus Maria! Aj! Kto ci pozwala? Ja nie, ewidentnie nie. Ajaj! Które z nas jest starsze, przepraszam ja bardzo? Siostrzyczko, które z nas jest starsze? Bo jako, jeśli jestem starszym bratem, to bardzo nie pochwalam. Dobra. Aj. Niech cię cię nie obejmą, droga moja. Aha, ty, zmieńże tą broń na piłkę. A w sumie.
Ajajajajajajaj! Pożrało się! Well, brother. It's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. No i to niestety drugi raz, kiedy nasza siostra ginie z rąk naszego bohatera. Niestety. No widać akurat, że no, ona przede wszystkim nie miała pomocy po przemianie, prawda? Jonathan jednak miał. Co prawda on zrobił rzecz, która w jego oczach też była niewybaczalna, prawda? On jednak też sobie nie przebaczył od samego początku, a jednak... No jak powiedziałam, miał pomoc w postaci Lady Ashbury, w postaci doktora Swansea'ego, szpitala, celu jakiegoś. Natomiast właśnie nasza siostra, no... Tutaj faktycznie sytuacja była niesamowicie ciężka. Kilka nocy później. O nie, Whitechapel! Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realized the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Jak tam Whitechapel? Żyją? Żyją! Wiecie co? Ja chyba się przebiegnę normalnie do Whitechapel. Zaproszenie od Lady Ashbury. Drogi doktorze Reed. Żywię nadzieję, że ten list trafi do pana jak najszybciej. Musimy bowiem czym prędzej się spotkać. Sytuacja na West Endzie rozwija się w zawrotnym tempie i jestem przekonana, że nam obojgu grozi wielkie niebezpieczeństwo. Stróże Priven rozpoczęli wielkie polowanie w Londynie i od kilku dni aktywnie szukają Ekonów, a tych, których znajdą, zabijają. Skontaktował się ze mną Lord Redgrave, przewodniczący klubu Ascalon. Chcę się z panem natychmiast rozmówić. Proszę do mnie przybyć w pierwszą pasującą panu noc. Musimy się naradzić. Włączę oficjalną przepustkę, która pozwoli panu przejść przez każdą barykadę i punkt kontrolny kwarantanny w mieście. Pańska przyjaciółka, Lady Ashbury. Okej. Dobrze. Dziękuję bardzo, Lady Ashbury. To się jednak przyda dość mocno. Ile ja mam? O kurka, wodna! 4000 punktów doświadczenia! Dobra, fajnie, że mam 4000 punktów doświadczenia, ale zawijam kiece i lecę do Whitechapel, bo kurka wodna, oni tam nie przeżyją. Normalnie. Tak więc Whitechapel Street, tutaj był ten skal cały, mniej więcej już chyba pamiętam drogę. Niecny skal na 23? A co tam, pozbędę się. Wyniosę te śmieci. Dobra.
wyniosłam te śmieci, jakieś rzeczy zyskałam, tutaj kolejny niecny skarb, ale czy... Dobra, wiecie co, olać już go, olać go. Idę dalej w tym kierunku. Co ja chciałam? O Jezus Maria, dlaczego was tak dużo? Państwo drogie! Ejej. Oczywiście. Tyk. Dobra, padł był jeden. Aj, ała! Autofagią. Ała! Dawaj krwi. Ała! Aj, aj, aj. Ojej, ktoś obok mnie jest, ewidentnie. Hej! Ała! No gdzie mnie z tego bagneta swojego? Dobra, uwaga. Pyk! To jest zawsze stres, żeby go rozminąć, szczerze mówiąc. Ała! Będą! Ała! Dobra, odbył. Jej. No nie, no udało się z nimi. Przynajmniej tyle. Dobra, wobec tego. O Jezus Maria, kolejny, naprawdę? Egzekutor Priven. Pchi! Dobra. Mamy to. Jej, winian żelaza. O, niecny skal. Nasz złota. Tak to ino. Czy ktoś jest z tej strony? Aha, jest wielka bestia na dole. To w sumie się odnowiło, tak? Bo tam była jednak ta wielka bestia. Oślepiony, niecny skal. O Jezus Maria. No dobrze w takim razie. Dzień dobry! Chciałam w niego akurat z tego, ale dobra. Tyk! Ty, gdzie na mnie się rzucasz? Ała! Nie no, gdzie? Pytam się, gdzie się na mnie rzucasz? Oj! Poproszę o kochanie. Dobra. No i fajno. Wobec tego tam jest ta wielka bestia. Nie bardzo chcę się z nią w tym momencie mierzyć, szczerze mówiąc. Co tutaj mamy z kolegi? Nie mam zielonego pojęcia. Może da mi jakąś tą notkę. Nie, niespecjalnie rozumiem. Dobra, na szczęście tutaj sobie otworzyłam tak zwany w międzyczasie, więc chociaż tyle. Whitechapel w takim razie mamy. I dobra, do kogo ja muszę się w ogóle przejść, ja się pytam. Do Petersonów, tak? Wydaje mi się, że ja mam dla nich wszystkie lekarstwa, ale cholera tak naprawdę wie. Xiaoxun, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ona jest, jak to zwykle bywa. Dariusz Petrescu, Cadogan Bates, tego. Nerwobóle, jemu się pogorszyło. No. Będę musiała stworzyć dla niego lekarstwo w sumie. No. Dobra. To w takim razie, mamy Christinę Poppe, tak w ogóle. Też chciałam zobaczyć. Mam trzeci poziom hipnotyzmu jeszcze? No spoko. Myślałam, że mi się trochę zwiększy poziom hipnotyzmu, szczerze mówiąc. Czy ja mogę? Nie. Dobra. Chciałam tuż obok niego użyć autofagi. O sytuacji w Whitechapel. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? Don't you hear the trumpets? The apocalypse is upon us. No tak, ten typ jest szalony. Dobra, zapomniałam. Dobra, masz lekarstwo. Cholera mnie obchodzi, że nie chcesz, dostaniesz. Chciałabym... gdzie ja mam lekarstwa? Tutaj są kuracje. Środek na zmęczenie, zapalenie skrzeli, przeziębienie, migrenę, anemię. Czyli nie mam na nerwobóle, okej. Zrobionego. To jednak dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, bo to oznacza właśnie, że będę musiała to robić. Lekarskie badanie. Proszę bardzo. Do twojego syna też się udam o niego zadbać odrobinkę.
Ach, zapomniałam, że to jest normalnie promyczek słońca, ten Harry? Tak, Harry. Dobra, masz lekarstwo. Dobra, w takim razie nie będę się ich o nic wypytywała, bo... Czekajcie w ogóle, bo to nie ma większego znaczenia. Tak, chciałam zobaczyć. Ja na jej temat nic nie wiem, na jego temat też. Tutaj wiem o nich wszystko, o tym też, o tych... O tym nie wiem czegoś, o Benjaminie Palmerze. Przydałoby się z nim porozmawiać. O tej też nie wiem wszystkiego, o tych wiem wszystko i o Kadoganie Batesie też wiem wszystko. I tylko jest kwestia tych nerwobóli jeszcze. Dobra. Okej, masz potrzeba leku. O kurka wodna, nie mam leku. No dobra, dobijmy targu wobec tego. Kolego, czy ty masz coś, co by mnie zainteresowało? Dużo rzeczy masz, co by mnie zainteresowało. Dawaj mnie to. Panie Dziejaszku, dzięki panu to ja porządnie sobie normalnie ulepszę ten broń. Dzięki, mordko ty moja. W zamian ci sprzedam może parę rzeczy. Dobra, zegarek, sprzedaj kilka, potwierdź, sprzedaj kilka, o, no i fajno. Dobra, jakaś kryjówka by się przydała. Tam gdzieś jest, tak, kryjówka moja, czekajcie, to chciałam. Muszę obejść ten budynek, okej. Ja jednak potrzebuję normalnie korzystania z mapy, moja orientacja w terenie jest ujemna. Jak wszyscy wiemy. Ujemna i ułomna. A, ja z tej strony jestem. Dobra, nie to. Chciałam kliknąć. Benjamin, pogadaj ze mną. Chciałabym zobaczyć. Opowiedz mi osobiste pytania. O, proszę. Your suspicions concerning Albert were legitimate. But were you sure he was guilty when you shot him? Tell me the truth, Benjamin. No, I wasn't. I just went mad without realizing what I was doing. My God! I almost shot him. You had better speak to Albert. You need to clear the air. He has to understand what you endured, and you must listen to him talk about his pain. I'm afraid it's too late. I pointed a gun at him for the sake of a few pills. Did you know of your son's plans to join the Wet Boot Boys gang? Barely survived the war, just to come back and see my wife die of the flu. And my son turned into a petty thug. Benjamin jest weteran... O, nie zgadza się, żeby jego son dołączył do moich haloszy. Dobra, wszystko w takim razie. Protect your son, Benjamin. Don't you see? Whatever your quarrels, his salvation could be yours. According to him, everything's my fault. We've nothing left to say or to save. Miło. Dobra, w takim razie wezmę go, zostawię. Mnie interesuje jeszcze, mam na pewno na przeziębienie akurat lekarstwo, więc mogę jej dać. Masz lekarstwo. Dobijmy targu. Ona nie ma nic ciekawego przy sobie, to olać ciebie, kobieto. Mamy jeszcze Dorothy Crane. O, Xiaoxun! Jest tutaj gdzieś, tylko muszę normalnie przejść odpowiednio. Xiaoxun! Cześć, witaj! Co tam? Good evening, Xiaoxun. Wang Shanghao, Dr. Reed. It's good to see you again. Dobra, chciałabym zobaczyć, czym się zajmujesz. Poczekajcie chwilę, czy ona jest na coś chora? Jest. Aha, nie mam lekarstwa. Wiecie co? Olać. Wobec tego żegnam. Żegnam i chcę kryjówkę. Kryjówka jest tutaj, co nie? Tak mi się wydaje, że kryjówka jest tutaj. Chociaż cholera wie tak naprawdę. Tak, Whitechapel, status dzielnicy stabilny, cudnie. Była imprezka. Tak. Wolę na wszelki wypadek korzystać z tego zmysłu, bo jednak nie mam powiedziane na 100%, że jest tutaj kryjówka, ale tak, jest tutaj kryjówka. No i dolo. Tutaj widzę, że jest otwarta, tutaj? Czy tutaj przypadkiem nie było wcześniej zamknięte? Dzień dobry. Ajaj, serio?
No weź no. Dobra. Okej. Coś mi się kojarzy, że tutaj było właśnie zamknięte. Coś tutaj jest ciekawego? Nie mam pojęcia. Tutaj widzę, że mogę wyjść stąd. Ale czy... Nie rozumiem, szczerze mówiąc. Czy było tutaj zamknięte, czy nie było w końcu? Nie mam zielonego pojęcia, ale jest przeszukane, jakby nie było zamknięte. Dobra, w takim razie nieważne. Tutaj wszystko ja sobie... Jezus Maria, nie tak. Wszystko sobie dorwałam, o to mi chodziło. Tam widziałam, że ze Swansim mam jeszcze do pogadania. Dobra, zmęczenie... Przeziębienie razy 2, razy 3 nawet i nerwobóle. Czyli 3 na przeziębienie, na zmęczenie i 1 na nerwobóle. To chyba będzie tutaj, co nie? Tak, nerwobóle. A to w sumie dobrze, że już tutaj tworzę leki i mu zaniosę temu, co choruje na nerwobóle, bo cholera jasna, myślę, że jeszcze jedną noc by przeżył, a potem by zgoła umarł. No dobra, może jakieś dwie noce, nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę. W każdym razie jeszcze by się przydało przyjść do Dorothy Crane, bo ona jest jeszcze jako... jak to się nazywa? Jako sprzedawca. Tak więc się do niej też przejdziemy. Xiaoxun, zaczekaj! Good evening. Wangsha. Dobra. O sytuacji. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? My only relief is that my Matthew died before seeing the madness that approaches. I'm afraid we won't survive this trial, Dr. Reed. What are you doing with your time now that you're back in Whitechapel? I've decided to help the poor and sick of the neighborhood by handing out medicine. A propos, w sumie. That's very charitable of you. But why do it at night? I've noticed that the most desperate people tend to go out after dark. Hence my presence, to help them when I can. Giving out medicine? How can you afford to do that? I am a rich widow, Dr. Reed. My departed husband left me enough money to last the rest of my life. I can spend some on those who don't have any. No to miło na pewno z jej strony. Why don't you move to a better neighborhood? I thought about it, I confess. To go back to the same empty home every day still hurts me a lot. Why stay here then? I am a woman of habit, Dr. Reed. And for now I am happier being useful in a familiar place than I would be anywhere else. Zrozumiałe. Dobra, w takim razie to od razu jej dam lekarstwo. O Jezu, nie chciałam się z tobą pożegnać. Chciałam osobiste pytania jeszcze. Do you still think about your departed husband? Of course I do. I'll never forget my beloved Matthew, but how do I put it? Now I miss him more than I want him back. I know what you mean. And I think it means you're getting better. Maybe death will take me the way it took Matthew. Without warning and without mercy. But until then, I live on. How do you feel now that you're back in Whitechapel? I've decided to follow your advice, sir. I won't forget the dead, but my efforts will be for the living. Do be careful. These streets can be as dangerous as that terrible place where we first met. That's true. And maybe it's the best reason to help people around here. Kurde, Bella, naprawdę wskazówka nie zadziałała. Pchi! No dobra, w takim razie. No to mi się smutno zrobiło, moja droga Xiaoxun. Dobra, tutaj Bert Lewis jest chory. Jeszcze myślałam, szczerze mówiąc, że Albert jest chory, ale się pomyliłam. W sumie ja nie kojarzę, czy ja z Albertem rozmawiałam zbytnio, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że tak, ale nie wiem. Więc bym chciała sprawdzić, szczerze mówiąc. Tak, rozmawiałam. Dobra, to olać już go. Olać już go i lecimy w stronę, którą? Przydałoby się do Dariusa polecieć, tylko w którą to stronę nie pamiętam. No na pewno nie w tą. Dariusz Petrescu. O, Cadogan Bait przy okazji. O, tutaj, Jezus Maria, tak prosto mi przyszło? Since I... Well,
Dobra, masz lekarstwo. Good. Cadogan Bates. Darius. Muszę do ciebie wejść do środka, żeby ci podać lekarstwo. Hello, Mr. Petrescu. Dobra, więc tak, wchodzę do ciebie i od razu przejdę do Dorothy Crane. Lubię jakoś to nazwisko, Dorothy Crane. Yes. Podoba mi się. O! A no tak, bo przecież ten dialog widzieliśmy. Badanie lekarskie, proszę bardzo. Goodbye. I dobra, póki co ja ci zostawiam. Filary chyba nie mogą zachorować, wydaje mi się, ale kto to tam wie. Idę w każdym razie do kolejnej handlarki, która tym razem jest właśnie tutaj na górze. Tak. Przy okazji w sumie wszystko dobrze się złożyło, ponieważ będę miała dla gościa, do którego potrzebuję... No Jezu, ta też nic nie ma, co by mi się przydało. Do którego będę szła, żeby mu dać lekarstwo na nerwobóle. Będę miała też wystarczający poziom hipnozy, żeby do niego do domu wejść, więc to też jest, to też będzie miłe. Dobra, ktoś jeszcze? Czy tylko... Nie, jeszcze Barret, z którym handlowałam, tylko oczywiście po co mu dać od razu lekarstwo, nie? No po jakiego grzyba. Dobra, pójdę, przejdę się chyba tędy, wydaje mi się, że to będzie najmądrzejsze. Nie wiem. Chyba jednak nie. Gdzie... Dobra, może mogę chyba przejść tędy. Wydaje mi się, cholera wie tak naprawdę. Jej. Nie, nie o to mi chodzi. Tutaj chyba było coś a propos tego zadania, prawda, od Barretta. Tak mi się wydaje. Gdzie jest? O! Jest! Dobra. Cudnie. W ogóle zapomniałam ulepszyć sobie broń. Dobra, masz w takim razie. Zostaje mi tylko biec do pana, który właśnie jest, no, do Masona, dokładnie. A żeby do Masona pobiec, to chyba by najlepiej było tędy jakoś pobiec, tak? Przebiec się obok Kameli i biec tutaj do wyjścia, znaczy Kamelia jest troszeczkę dalej, ale ogólnie, gdzieś tutaj będzie Kamelia, ale ogólnie chodzi mi o to, żeby biec dalej, o, tu jest Kamelia, tutaj do bramy, o, tak dokładnie. Ja sobie może od razu Whitechapel, Old Road, Ekon krwi? Ekon cienia? Przepraszam? Dzień dobry, nie ma mnie? Your prey is mine now. Co do Chryste Panie? Chryste Panie, co tu się dzieje? Kto to widział? Dobra. O Jezu, może... Nie! Autofagia? Ała! O, nie! Zostawże mnie! Chryste Panie! Zabiera mi krwi, dziadyga, no! Ała! Ała! Spadaj! Ajajaj! Ała! Jasna cholera! O Jezu! O Jezu! O Jezu! O Jezu! O Jezu! Aj! O Jezus Maria! O Jezu! O Jezu! O Jezu! Pomocy! Dawaj mi krwi! Cholera! Cholera! Ała, 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 ała! Ała! Nie! Wiecie co, panu? O Jezus! Auć! Auć! Gnoju! Ała! Autofagia! Ała! Ałała! 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 Ty tam! Nic sobie! W diabły! O Jezu! O Jezu! I zginęłam!
mój Boże! Tak. Ajajaj. Wielkie polowanie. Czy tamten gość jeszcze żyje? Żyje jeszcze. I przy okazji mnie chyba przeniosło... Gdzie mnie przeniosło? Aha. Tutaj... Whitechapel Old Road. Aha. Tu mnie przeniosło. Nie no, zarąbiście. Dobra, wiecie co? W tym momencie sobie zakończymy. Dzięki wielkie ludzie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał. I że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, bądź subskrybujcie kanał. Będzie mi niezmiernie miło i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!